Po Ewangelii już słyszeliśmy w Wielkim Poście, prawda? Ona zawsze jest w drugą niedzielę Wielkiego Postu, żeby dać nam to światło na przejście tego czasu, przygotowania do Paschy. Ale to wydarzenie jest tak ważne, że Kościół decyduje się na to, żeby był osobny dzień, żeby proklamować to wydarzenie, żeby ono zrealizowało się w nas. To przemienienie Pańskie. My potrzebujemy razem z Chrystusem wyjść na górę. To jest proklamowane. Jak wiecie, słowo Pana, Jeremiasz mówi, jest jak kowal, który kuje rozgrzane do czerwoności żelazo i iskry powstają. I mówi, tak jest ze Słowem Boga, że Bóg raz mówi, a każdego dnia to Słowo w inny sposób dociera do nas. Dlatego dzisiaj nasze życie jest inne niż kiedy byliśmy w Wielkim Poście i słuchamy tę Ewangelię dzisiaj na te wydarzenia, które są naszym udziałem. Ewangelia rozpoczyna się po 6 dniach. To znaczy, że ważne jest to, co wydarzyło się 6 dni wcześniej. 6 dni wcześniej uczniowie są w Cezarei Filipowej razem z Chrystusem i tam Chrystus pyta się ich, za kogo uważają mnie ludzie, a potem pyta, za kogo wy mnie uważacie i wtedy Piotr wyznaje wiarę, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Ale potem, jak wiecie, Chrystus od razu im mówi, na początku mówi, tak, to objawił ci Ojciec, bo nikt nie jest w stanie, powiedział Chrystus, że do mnie przychodzi tylko ten, którego pociągnie Ojciec, żeby rozpoznać w Chrystusie Mesjasza. Bo to jest prawda o Mesjaszu, nie? Że Mesjasz umrze i to Chrystus mówi, że Mesjasz zostanie wydany, Mesjasz zostanie odrzucony, ale zmartwychwstanie. I Piotr pierwszy raz jak słyszy to mówi, Panie, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie. Bo tak jak i my, kiedy przychodzimy i Chrystus mówi nam, mówimy, ale tak nie można, Panie. Nie można umierać, nie można przegrywać w życiu, nie można wycofywać się, nie można pozwolić, żeby nas odrzucali, uderzali, oczerniali. Nie można na to sobie pozwolić, bo to jest przegrana, to jest porażka. Ale to jest prawda o Mesjaszu. Dlatego Chrystus, kiedy Piotr wyznaje wiarę, mówi, że tobie to objawił Ojciec. Dlatego nikt, wiecie, nikt nie może być w Kościele, jeżeli go nie pociągnie Ojciec. Nie pozwoli nam zobaczyć tutaj, w tym obliczu Mesjasza, że to jest prawda. Że prawdą jest życie wydane. Że prawdą jest to, co będziemy spożywać. To jest moje ciało wydane za was. To jest moja krew wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Jeżeli nas nie pociągnie Ojciec, to będziemy spożywać na własny sąd ciało i krew pańską. Mówi święty Paweł, nie? Że kiedy przychodzimy i nie rozpoznajemy w Chrystusie, w tym Chrystusie, tym ukrzyżowanym i odrzuconym Mesjasza Bożego, czyli prawdę, kim jest Bóg i jak Bóg działa w naszym życiu, to możemy spożywać, jak jeden z braci mówił, tony Pana Jezusa każdego dnia i to będzie tylko na naszą zgubę. Bo ciało Pańskie przychodzi do nas, żeby nas wprowadzać w tą logikę Królestwa. Dlatego potrzebujemy zrobić dzisiaj, to wydarzenie jest proklamowane, żeby nas zaprowadzić na tą górę wysoką. Dlatego 6 dni potem, po tym, czego oni doświadczyli, co słyszeli o tym Mesjaszu odrzuconym, który jest prawdą. Chrystus powiedział, jestem prawda. Nie ma innej prawdy, wiecie?
Nie ma innej prawdy, to znaczy nie można przychodzić do Chrystusa z oczekiwaniem, że mnie to nie spotka, mnie się nie wydarzy, że mnie nie dotkną problemy w małżeństwie, mnie nie dotkną problemy z moimi dziećmi. Moim dzieciom nic się nigdy nie stanie. Nigdy nie będę chorował. Moja starość nie będzie wyglądać jak porażka, nie będę niedołężny, nie będzie to, nie będę miał, nie wiem, Alzheimera. Mnie to nigdy nie spotka. To jest nieprawda. My wiemy, że to jedyną prawdą jest to. Jeżeli przychodzimy w ten sposób, to rozczarujemy się. Ja wam kiedyś opowiadałem, była ta takie wydarzenie, które opowiadał taki mój przyjaciel, który jest księdzem diecezjalnym, diecezji warszawskiej, sam pochodzi z Białorusi, wygląda jak niedźwiedź, po 2 metry, kawał chłopa. I opowiadał takie wydarzenie bardzo poruszające. Jak mówiłem wam, nie? On był kapelanem szpitala i niósł Pana Jezusa do chorych i jak wszedł do jednego pokoju, i była chora i pyta się, czy pani chce przyjąć Pana Jezusa. Ona mówi, że tak. Udziela komunii, a ona potem bierze z języka Pana Jezusa i z wściekłością przykleja go do ściany. I mówi, tak mnie urządził. Ja byłam zawsze na mszy świętej, na pielgrzymki chodziłam, codziennie różaniec mówiłam, a on tak mnie urządził, że jestem w szpitalu, że nikt mnie nie odwiedza, że tak cierpię. Rozumiecie? Będziemy rozczarowani jak ta kobieta. Jeżeli oczekujemy innej drogi niż Chrystus. Jeżeli oczekujemy innej drogi niż Chrystus. Dlatego potrzebujemy, żeby się wydarzało to wydarzenie z góry Tabor w naszym życiu. Potrzebujemy dać Chrystusowi poprowadzić się na tą górę. Potrzebujemy, żeby On nam dawał te momenty, w których On się będzie przemieniał względem nas. Będzie pokazywał nam swoje zwycięstwo nad śmiercią. Będzie pokazywał nam, że to jest prawda, że można wchodzić w umieranie i nie umierać. Dlatego święty Piotr mówi, my nie postępowaliśmy, bardzo piękne jest to słowo, nie za wymyślonymi mitami postępowaliśmy. Bo Chrystus przemienił się wobec naszych oczu. Dał nam tego doświadczyć. Jeżeli tego nie doświadczymy, że Chrystus się przemienia, nie daje nam zakosztować, nie pozwolimy Mu na to, żeby się zaprowadzić na tą górę wysoką, żeby On się przemieniał, nie będzie tych momentów, takiego rozbłysku tego światła, że to jest prawda. To znaczy, jeżeli nigdy nie pozwolimy Chrystusowi wprowadzić się w śmierć, to nigdy tego nie doświadczymy. Jeżeli nie zrezygnujemy z naszego ja, z naszej woli, nie pozwolimy Bogu złamać naszego karku, to nigdy nasze oczy się nie otworzą. To, co pamiętacie, to słowo prorocze, które nas wypuszczało w czas epidemii, ten ślepiec, kiedy się pytali, kto zgrzeszył, że jest niewidomy, on czy jego rodzice? A Jezus mówi, ani on, ani jego rodzice. Ale to jest po to, żeby objawiły się wielkie dzieła Pańskie. I potrzebujemy zgodzić się na to, żeby może być ślepym, głuchym, nie wiem, żeby mogły objawić się wielkie dzieła Pańskie. Potrzebujemy doświadczenia trudności i wejścia w te trudności, walcząc, oczywiście, że walcząc. Nie jesteśmy głupi, nie jesteśmy masochiści, nie wybieramy cierpienia, bo nam się podoba. Oj, jak dobrze, jak mnie odrzucają, jak źle o mnie mówią, jak mnie źle traktują, ale się świetnie czuję. Nie czujemy się świetnie. Ale powtarzamy za Piotrem, Panie, łowiłem całą noc, nic nie łowiłem, ale na Twoje słowo zarzucę sieci, na Twoje słowo zamknę moje usta, na Twoje słowo dam się źle potraktować, na Twoje słowo zrezygnuję z walenia pięścią w stół, na Twoje słowo pomóż mi, bądź ze mną w tej trudnej sytuacji, wejdź ze mną w to utrapienie, otwórz to, Ty, połam śmierć. Wtedy będziemy widzieć i będziemy mogli powiedzieć tak jak święty Piotr.
Święty Piotr tego doświadczył. Mówi, nie za wymyślonymi mitami postępowaliśmy. Jesteśmy naocznymi świadkami i będziemy mieli tą pewność, że to jest prawda. Jest trudno, ale to jest prawda. I będziemy mogli modlić się z żarliwością, Panie, daj mi w ten sposób żyć. Daj mi w ten sposób żyć, daj mi być synem Królestwa. Daj mi tą możliwość, żebym wiedział, że odpowiedzią na zło jest nie oskarżanie, walczenie, pójście na barykady, ale odpowiedzią na zło jest być synem Królestwa, być tam, gdzie Ty jesteś. Nie opuszczaj mnie. Może będziemy musieli wołać jak Izak. Zwiąż mnie, Ojcze, zwiąż mnie. Zwiąż mnie, żebym się nie opierał Twojej woli. Może. I dlatego święty Piotr potem mówi, ale mamy mocniejszą prorocką mowę. To znaczy są te wydarzenia, ale my każdego dnia mamy mocniejszą prorocką mowę, czyli Słowo Boże, które Bóg daje każdego dnia, które mówi, świeci w ciemnościach, kiedy przychodzą trudności, wątpliwości, kiedy ciągle jesteśmy postawieni wobec tej pokusy, żeby uciec od krzyża, żeby zostawić Chrystusa, nie być tam, gdzie On. Nie być tam, gdzie On, ale być po lewej i po prawej stronie wskutek naszych grzechów, naszego egoizmu, nie? I cierpieć, uciec. Dlatego mamy tą mocniejszą i trwajcie przy tym świetle. Dlatego ojcowie mieli tą modlitwę nieustającą, prawda? Mówi, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, gdy gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. Odpowiedzią na te trudności, ciemności, na te walki jest trwanie przy Słowie Bożym. Tak jak dzisiaj mamy na przykład tę Ewangelię, wziąć jedno zdanie z tej Ewangelii i przez cały dzień chodzić z tym zdaniem, aż te ciemności, które może dzisiaj są, może dzisiaj doświadczyliśmy czegoś, nie wiem. Może wrócił syn i zrobił awanturę. Może, nie wiem. Może tutaj nie ma chyba nikogo, ale znam takich przyjaciół, którzy rano wstali, patrzą, był samochód wieczorem, nie ma samochodu rano. I przychodzą wątpliwości, i przychodzi chęć, nie wiem, odpłacenia się, albo patrzysz, porysowane coś jest, nie? Samochód porysowany. Znaleźć tego i rękę mu złamać. Nie macie takich odczuć? Ja mam często. Zaraz mu ręce połamie. Albo ci zbił twoją, masz taką coś ulubioną rzecz i twój mąż rano potrącił, zbił i jesteś wściekła. Mógł co innego zbić. Dlaczego akurat to zbił, nie? Nie wiem, nie wiem. Ufam, że Duch Święty wam to tłumaczy. Mamy wiele takich sytuacji. I Chrystus mówi, na te ciemności mamy mocną, prorocką mowę, która jest światłem. I nawet jeżeli w pierwszym momencie, czy przez jakiś czas, nic się nie zmienia, dalej są ciemności, te emocje nas opanowują. Złość, mało tego, że złość, że przychodzą resentymenty, czyli to wszystko, co do tej pory było, co mieliśmy na tego kogoś, który względem nas zawinił i powraca i się dokłada do tego wszystkiego. I cała litania, dłuższa niż litania do wszystkich świętych. To jeżeli będziemy tym słowem się modlić i modlić i modlić, to ono będzie jak woda, która na ten ogień spada i w końcu ugasi. I mówi, i wzejdzie gwiazda poranna i przyjdzie to wewnętrzna pewność, że umieranie jest odpowiedzią. Być synem Królestwa jest odpowiedzią na to wydarzenie. Nie podnosić bunt, rewolucję, ale właśnie to, ta pokora, pokora Chrystusa. Dlatego ojcowie często powtarzali, święta pokoro Chrystusa. Bo Chrystus zbawił świat, przyjmując odrzucenie. I On jest prawdą. O Nim powiedział Ojciec. To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. Nie słuchajcie demona, który mówi, Bóg cię nie kocha, ratuj się. Nie słuchajcie demona, który mówi, musisz uderzyć pięścią w stół. Słuchaj Chrystusa. Słuchaj Chrystusa. I miej cierpliwość w utrapieniach.